Precz z moich oczu, posłucham od razu. Precz z mego serca i serce posłucha. Precz z mej pamięci, nie, tego rozkazu moja i twoja pamięć nie posłucha. Troszkę nietypowo, bo rozpoczęliśmy program, ale nie przywitaliśmy od razu na początku, więc teraz serdecznie witamy wszystkich widzów MDM-u. Dobry wieczór. Rozpoczęliśmy naszym kącikiem mickiewiczowskim. Wprowadziliśmy taką rubrykę do MDM-u. Nie jest ona tak bardzo regularna, ale jest. Proszę, rok mickiewiczowski nie trwa tygodnia, więc... Jeszcze na pewno się powtórzy. Wiem, że są zwolennicy tej rubryki. My też jesteśmy chyba zwolennikami. Słyszałem, że bardzo wielkimi zwolennikami tej rubryki są Janusz Tokłosa i Talk Show Boys. Żeby łagodnie nam się prowadziło program i żebyśmy nie mieli tego ciężaru, który mamy w sobie, tak, to może zacznijmy od tego, co mamy powiedzieć. A chodzi ci o skomentowanie tego, o czym mówiliśmy. Znaczy, to jest właśnie właściwie prośba. Proszę państwa, bo jest tak, jak jest zima, to jest zima, prawda? Jak nie ma zimy, to jej nie ma. I robi się wiosna, jest cieplej. Na przykład było parę cieplejszych dni. Ja zauważyłem pewien związek między temperaturą a olfaktoryzmem. Tak. Otóż mógłbym wskazać na mapie, wpiąć szpilką takie punkty, które będę odwiedzał rzadziej, ponieważ tam niektóre osoby, ja staram się bardzo to tak łagodnie powiedzieć. Nie, nie, za ostro mówisz. Za ostro. Niektóre osoby, czy to z pośpiechu, czy z upału, zapomniały się dopucować. Proszę państwa. I to jest w powietrzu wyczuwalne. My nie mówilibyśmy o tym, gdyby nie to, że sklepy nam pięknieją, sprzedawcy nam pięknieją, są wyszkoleni, a właśnie czasem zapominają o tym, o czym powiedział Wojciech. Wyglądają przepięknie, a ten taki jeden element pozostaje troszeczkę w tyle za nimi, zapach. I po prostu nie da się kupić czasem tego, co bym chciał kupić w tym miejscu, ponieważ muszę oddychać, a nie mogę. No nie wiem, czy państwo obserwowali poprzedni nasz program. Pirotechnik pokazywał taki kombinezon, w którym do tego sklepu spokojnie można wejść. No tylko to jest duży koszt. My nie chcemy namawiać na drogie rzeczy, bo są dezodoranty jeszcze. Można ich używać i są przykłady zawodów, nawet w reklamach jest tak, że stewardessa taką ma ciężką pracę. Wszyscy mają ciężką pracę i wszyscy mogą się pocić i ja chcę. Daj spokój. Jeszcze potem taki mały, a tylko jedna kaloria, włożyć sobie go pod pachę i... Te miejsca są zajęte, ale nie mogę powiedzieć dla kogo. A oto nasi dzisiejsi goście. Oczywiście mamy stracha, żeby czegoś nie pokręcić w wymowie, bo naszym głównym gościem jest pani Akiko. Tak. Pani Akiko. Pani Akiko, to jest imię Akiko. Tak. A nazywa się pani Miła. Miła. To bardzo ładne nazwisko. Tak, ale czasami nie jestem miła. To jest problem. Dodam jeszcze, że mamy tutaj pani dwójkę dzieci. Tak. Jest córka pani, jedna z dwóch córek, prawda? Tak. I druga córka jest teraz w Japonii. I ale przyjedzie. Tak, żyje i teraz w Japonii tylko pojechała, żeby skakać z spadochronem. I... Żeby skakać ze spadochronem, tak, pojechała do Japonii. A tu tak, nie mogła skakać? Może, ale ona jest, obywatelstwo jest Japonką, więc musi skakać w Japonii teraz. Nie, teraz pojechałam. Czyli rozumiem, że w każdym kraju skaczą tylko ci, którzy mają obywatelstwo tego kraju. Ona uczyła w Polsce skakać,
i bardzo dobry instruktor miał, ale międzynarodowy mecz to musi... Nie, my rozumiemy, tak. Oczywiście, żartowaliśmy, bo uczyła się w Polsce nielegalnie, ale reprezentuje swój kraj, w związku z tym oczywiście nie może. Dobrze, no więc teraz zacznijmy od tego, że pani jest Japonką niezwykłą zupełnie. Bo nie my wiemy, że wszyscy Japończycy kochają Polskę, ale pani szczególnie. Tak. I pani po różnych peregrynacjach i podróżach spotkała pierwszego swojego Polaka gdzie? W Ameryce. W Ameryce. Tak. Ten Polak zainteresował panią kolędami. No to zdziwiło. Tak, tak. A co tak, chodził sobie po ulicach i śpiewał kolędy? Christmas song. Lulajże Jezunio. Jezunia. I pani usłyszała tę kolędę i powiedziała, z jakiego to kraju? On mówi z Polski, bo ja jestem Polakiem. Nie, ale byłam interesowana o Polsce bardzo. Bo pani miała taki pewien okres, kiedy panią interesował pewien ustrój, który u nas się jakoś nie przyjął. Tak było? Marx, Engels, to wszystko? Tak, tak. Ale tak, przeszło pani już później. Tak, przyjechałam i w kolejce stałam, to przyszło. My też staliśmy w kolejkach i też nam przeszło, na szczęście. Ale proszę pani, proszę pana, codziennie tylko dla 1 litr mleka musiałam stać w kolejce godzinka. I przed mną mleko skończyło się i już nie ma mleka, ale proszę panią, ja stałam godzinkę, nie ma i do niczego to było. Czyli nie lubi pani tracić czasu. No ale teraz przejdźmy do tego, co pani robi teraz, bo to jest równie niezwykłe, prawda? I właściwie to jest główny powód zaproszenia, bo nas straszliwie zainteresowało pani wybrała Polskę na resztę swojego życia. Tak. A co panią w Polsce tak urzekło? Poza kolędami oczywiście. Tak, przede wszystkim i ten trochę melancholiczny mentalność jest tak podobno do Japonii, tak wydaje mi się. Ale drugi jest, to jest pejzaż. To jest taki pejzaż, tak? Pejzaż, krajobraz jest bardzo ładny. Ja mieszkam w górach. Więc właśnie, w górach jest trochę łatwiej podziwiać pejzaż, bo gdyby pani mieszkała na przykład na Śląsku, to może troszkę gorzej. A tam tak. Jest pejzaż przemysłowy. No, ale czy on piękny. Jest taki ładny, myślisz? On ma swój urok. No, ale, tak. Ale ludzie są bardzo wszędzie, Śląsk i w Charkowie, tak samo fajnie, sympatycznie i dlatego, że nasze dzieci już wszyscy chcą zostawić. Co robić? A dzieci zadowolone są z tego, że mama mieszka w Polsce? Tak. A jak Shino? Tak, a słusznie, no, szczególnie Akiko no ie na cikaku narazu mitai. Akiko no ie narazu mitai. Pani by chciała mieszkać u mamy, oczywiście, albo obok mamy gdzieś. Czy nie przeraża jej odległość, inny język zupełnie? So, to jest zupełnie nie arimasen. Szczególnie, ano, minna friendly na node. Pani mówi, że nic mnie nie przeraża. Właściwie to nie, że chciałaby tutaj mieszkać, że to wszyscy są bardzo otwarci i przyjacielsko nastawieni do Japończyków. I teraz o tym pensjonacie. Właśnie, musimy o pensjonacie porozmawiać. Pani założyła pensjonat, prawda? Tak. W górach, w malowniczym miejscu. Tak, bardzo jest, ładnie. Jest tam pięknie i to jest ten interes, który pani prowadzi w Polsce. Tak. Proszę powiedzieć, jak przyjęli państwa górale? Górale, tak. I na początku bardzo sympatyczni byli, ale fałszywie sympatyczni byli. Fałszywie? Tak. Z Kubani widziałeś, no? Jasiek. Sympatyczni, ale fałszywi. Wydaje mi się, że Polacy lubią nowego i od razu blisko, ale potem wiedzą to trochę dystansu, ale oni, górale widzieli, ja też sama pracowałam łopatą, kielowem, wszystkim kamieniami nosić. Ostatnio uderzyłam kamień tutaj, czarnie się zrobiło. Dzisiaj tak malowałam na tym, ale nic. I ludzie widzieli tego, to wydaje mi się, że już
akceptowali. Ale teraz już są zaprzyjaźnieni tak. naprawdę, nie fałszywie, tak? Bardzo, bardzo pomagający. A w jakim miejscu jest ten pensjonat? Gminy Nowy Targ. Tak, od Nowego Targu 11 km, całkiem w górach. No tak, bo ja przeczytałem, że jak ja bym chciał tam się dostać, nie. to nigdy w życiu. Tak, ale na piechotem bardzo ładny, 40 minut. 40? Lekko. 40 minut, to my to chyba półtorej godziny, prawda? Tak, bo wolno chodzimy. Wolno chodzimy. Samochodem tam się nie da wjechać. Tylko jeepem. Terenowym? Specja, tak. I zimie to lodu i śnieg, nawet terenem samochodu nie da rady. I łańcuchem pinać i wyłączyć, spinać i wyłączyć. I ma pani gości mimo tych trudności? Ludzie bardzo lubią takie przyrody. Tylko mój mamy pracę z tego. Ale podaje pani oscypki czy sushi? Czasami sushi, czasami oscypki. A kto gotuje, nie oscypki? Tak, mój gotujemy, ale już od początku glarka jedna mam i jeszcze już dużo umiem. Czyli tam nie tylko jest polskie jedzenie, ale... Nie. Wydaje mi się, że śniadanie jest uniwersalne i lunch, obiad jest japoński. Rucznik Borsuk postanawia pomóc wiewiórce, która straciła swoje orzechy. A przez okno nikt nie wchodził? Nie. Cóż, myślę, że mam łakomczucha. Łapczywy chleb pożarł wszystkie orzechy, ale nie udało mu się z poruszczykiem Borsukiem. Był tak nażarty, że nie mógł uciekać. Dziękuję, poruczniku. Proszę, chętnie zostanę na herbatce. Może jeszcze do dzieci się zwrócimy. Rio jest jak długo w Polsce? 5 lat. 5 lat. I co robisz? Uczysz się? Jestem na protetyce w Krakowie. Na protetyce w Krakowie. Na którym roku? W drugim. Na drugim. Mhm. Czyli jak będziesz protetykiem wykształconym, to już nie w pensjonacie będziesz leczył? Będę w pensjonacie z prostnicą, będę pracował. A potem będę jechać jeepem do Nowego Targu, tręcić do lekarza. Będziesz wstawiał szczęki, no oni się biją. Ciupagami. Ciupagami, to jest praca, tak. Nasz góral, Jasio Stokłosa, szczerze się do państwa uśmiecha. On polubił was od razu. Jeszcze bym chciał zapytać córkę Shino, bo ona po polsku jeszcze nie bardzo, prawda? Ale czy uczy się czegoś, czy będzie studiować? Jak to będzie? Skosizycy. Ano, kikinagara. Ma zamiar się uczyć, ale na razie to tylko tak ze słuchu. A jakie ma zainteresowania? Poland, rekishi, desne. Polska historia. Historia Polski, tak? Historia Polski. Czy pani wie, że pani jako jedna z pierwszych realizuje nie do końca zrealizowane hasło prezydenta Wałęsy, że druga Japonia w Polsce? Słyszałam. Tak. Nie wiedzieliśmy tylko, że to się od gór zacznie, ale... A pan prezydent jest bardzo popularny w górach. Jest popularny, tak? Jest, jest. No dawno nie byłem więc. Ja powiem, że... Ja się ogromnie cieszę, że państwo jako Japończycy, dla nas kraj daleki i egzotyczny, wybrali Polskę na miejsce swojego życia, zamieszkania i pracy. Mhm. Właściwie mogę powiedzieć, że jestem dumny, że ktoś do nas przyjechał. Żebyśmy zaprosili więcej cudzoziemców, żeby tak. przyjeżdżali. Może nie ze wszystkich stron, ale...
Ale dzisiaj dopiero przed chwilą od pani słyszałam, że na przykład chce umierać na tym miejscu. Po japońsku mówimy, zakopiemy kość. Ale w Polsce mówią, że położymy kość coś te, na ziemię. Coś złożymy takie. Nasze kości, tak. Nie położymy, tylko złożymy. Ale że jest bardzo podobne, sformułowanie. Ale w Japonii trzeba kopać. No u nas też. Tak? No to ja myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie, że mamy więcej wspólnego niż nam się wydawało. To jest bardzo dobre podsumowanie. My dziękujemy, że Państwo są w Polsce. Bardzo się dziękujemy. Cieszymy. Dziękujemy. Naszym gościom. Nie umiemy się tak ładnie kłaniać, ale staramy się. I jak będziemy niedaleko, to zajrzymy tak, do Państwa. Naprawdę. Zapraszam i dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Chciałem podkreślić, że krzaczaste brwi nigdy nie były warunkiem przyjęcia do ROP-u. Zauważyli Państwo zapewne, że w najbardziej znanych polskich pieśniach szczególnie często występującym wyrazem jest słowo ułan. Ułani to byli żołnierze, ale znani byli raczej z innego rodzaju zachowań. To byli ludzie prawdopodobnie bardzo łagodni. Kiedy przybywali pod okienko, to stukali, pukali,